W ramach komunikacji społecznej osób niepełnosprawnych telewizja HDS nagrała film informacyjny z przebiegu praktycznych warsztatów integracyjno-artystycznych. Warsztaty te przeprowadził pan Igor Piotr Salata w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku przy ulicy Partyzantów 31A. Podczas kilku spotkań grupa pensjonariuszy ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku pod kierunkiem terapeutów pani Katarzyny Warcholak i pani Beaty Sikorskiej chętnie i aktywnie uczestniczyła w wyżej wymienionych warsztatach, które odbywały się w pracowni artystycznej Słupskiej Galerii. Scenariusz każdych spotkań ustalany był na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami grupy, stwarzając korzystne dla niej warunki do rozwoju twórczego. Zapewniono uczestnikom dostęp do profesjonalnych narzędzi i materiałów plastyczy podnoszących poziom wartości działań. Celem warsztatów była przede wszystkim integracja oraz rozbudzenie w uczestnikach zainteresowania sztuką. Poza tym spotkania w grupie rozwijały wyobraźnię i wrażliwość artystyczną. Dostosowane były do indywidualnych potrzeb, kompetencji i wizji twórców prac plastycznych. Efektem końcowym współpracy i współdziałania grupy pensjonariuszy z HDS w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej było namalowanie farbami akrylowymi na brystolach w formacie A1 około 30 prac plastycznych związanych z tematyką portrety. 19 czerwca bieżącego roku prace te będą wyeksponowane na wernisażu w Baście Czarownic w Słupsku przy ulicy Francesco Nullo 8, na których wszystkich serdecznie zapraszamy. Ze studia TV HDS mówił Marcin Rusek.